Piękna aura sprzyja wycieczkom rowerowym. Wprawdzie jeszcze jest dość chłodno, ale to absolutnie nie przeszkadza mieszkańcom Suwałk. Za kilka dni, dokładnie 1 kwietnia, ruszy po raz pierwszy w pełnym sezonie SUWER, czyli system roweru miejskiego. W zasadach funkcjonowania nic się nie zmieni. Cennik, póki co, również zostaje taki sam. Aby wypożyczyć rower, trzeba mieć zarejestrowane na koncie aplikacji co najmniej 4 zł, za pierwsze pół godziny zapłacimy zaledwie 50 groszy, za kolejne 30 minut złotówkę. Kolejna godzina będzie kosztowała 2 zł, a trzecia i każda kolejna 3 zł. Nieco więcej zapłacimy za korzystanie z roweru elektrycznego, ale będą to takie same opłaty jak w ubiegłym roku. W minionym roku dostępnych było 16 stacji i 160 rowerów. Ale z zapowiedzi ratusza wynika, że w mieście pojawi się jeszcze jedna stacja.